Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku z odpakowywania i przeglądu gazetki z firmy Schleich z serii Horse Club. Jest to gazetka na styczeń 2024, więc jest na pewno nowsza niż tamta, którą widzieliście w poprzednim odcinku. I jak widzicie, jest to gazetka, w której mamy aż dwa dodatki, czyli naklejki i źrebaczka, czyli młodszą wersję Storma. Tak, jak pewnie wiecie, mam oczywiście dorosłego Storma z zestawu z Lisą. Jeśli chodzi o naklejki, to dostaliśmy... O, to nie są naklejki, tylko 25 lśniących tatuaży, jak zresztą widać. O matko, rzeczywiście są brokatowe i to nawet bardzo. Powiem Wam, że jako dziecko, kiedy częściej kupowałam takie gazetki z końmi, gdzie były raczej naklejki albo jakieś inne gadżety, nie było figurek, to czasami się zdarzały tatuaże i czasami robiłam sobie, a teraz mamy takie, jak widać, ze Schleicha po prostu, z Horse Clubu. Tutaj mogę odkleić tą folijkę, żeby lepiej Wam je pokazać. No i co my tutaj mamy? Mamy na przykład Zofię ze swoim koniem Blossom. Mamy takie oto drugie serduszko ze Sarą i koniem. Też mamy tutaj Zofię, powiedzmy kółku. Tutaj mamy Hanę i Kajen. Tutaj chyba jest Storm, z tego co widzę. Tutaj chyba znowu jest Blossom. Mamy też takie, powiedzmy, jakieś sylwetki koni, czy jednorożców. Tutaj mamy same dziewczyny. Tutaj znowu chyba jest Kajen, a tutaj znowu Sara z koniem. No i mamy też poza tym jakieś plotkowe serduszka. Nie wiem jeszcze, czy będę to sobie przyklejać gdzieś na ciało, ale... O, i tutaj z tyłu mamy jeszcze instrukcję, jak to zrobić. Pewnie doskonale wiecie, się przykleja takie rzeczy, ja akurat oczywiście też wiem. No, teraz przejdźmy do ciekawszej rzeczy, czyli do małego Storma. A więc tak, tak wygląda nasz Storm, czyli źrebaczek hanowerski. Jest to ten sam mold, co inne źrebaki hanowerskie, które mam już w trzech wersjach. Mam już oficjalną Kongę i to będzie w zasadzie czwarty model do tej Kongi. Więc jestem podjarana, bo ten źrebak nie jest identyczny jak ten źrebak z samochodu weterynarza, bo jest podobny rzeczywiście, jeśli chodzi o maść, ale tak on, słuchajcie, wygląda. Jak widać, jest taki ciemnogniady, ma jedną odmiankę i tutaj ma też taką gwiazdkę. I ma oczywiście przeurocze koreczki, które są pomalowane na niebiesko, co jest dosyć ciekawe. Jak wiecie, dorosły Storm też miał takie koreczki w tym kolorze, więc moim zdaniem idealne odwzorowanie. O, i tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, napis Schleich i tutaj jest napisane, że ten źrebaczek został wyprodukowany przez Blue Ocean. Taka jest tutaj, słuchajcie, taki napis tutaj jest. Powiem Wam, że jest bardzo ładnie pocieniowany, ale nie będę Wam go bardziej opisywać, bo pod koniec tego filmu będzie po prostu recenzja. A teraz przejdźmy do tej gazetki. Jak widzicie, tak wygląda okładka. Bardzo mi się podoba ten rysunek tutaj. Mamy albo taty Storma i właśnie mamy Storma. Jest przeuroczy. I mamy jeszcze zapowiedź, że będzie w gazetce przepis na końską pizzę. No powiem Wam, że ten kształt jest genialny. I w sumie mogłabym coś takiego kiedyś zrobić. Nie wiem, na jakąś imprezę. O, tutaj mamy reklamę na samym początku gazetki z serialu Mia i ja, który kiedyś bardzo lubiłam oglądać. Teraz chyba nie jest już emitowany w telewizji, a kiedyś bardzo często go oglądałam na Teletoon Plus. Po prostu uwielbiałam ten serial i nie wiem, czy wiecie, ale bardzo się nim inspirowałam, tworząc mój serial Tornado, czy ten z Nadzieją też w zasadzie był właśnie inspirowany tym serialem. No i właśnie mam tutaj pokazane, co jest w tej gazetce. I tutaj mamy spis treści naszej gazetki, czyli mamy na czwartej stronie poszukiwane konie hanowerskie, na stronie 28 cały rok razem z Horse Club, na 24 końska pizza, no i tutaj twoje dodatki, Storm jako źrebak oraz lśniące tatuaże. No i mamy też komiks z naszymi dziewczynami. O, i właśnie tutaj mamy ciekawostkę,
kostki i w zasadzie cały opis koni rasy hanowerskiej. A i tutaj mamy jeszcze, jak widać, taki mały labirynt, gdzie musimy doprowadzić konia przez różne przeszkody, aby zdobyć puchar. No także może to sobie rozwiążę. Tutaj mamy nasz komiks, czyli tajemnicza skrzynia. I na następnej stronie, jak widać, to zapamiętałeś. Co zapamiętałaś z komiksu? Mogę sobie sprawdzić, jak już przeczytam. Tutaj mamy plakat z koniem hanowerskim, jak widać karym, bardzo podobnym do Storma. A tutaj mamy parę przyjaciółek na koniu. O, i tutaj mamy znajdź różnicę, taki prosty, jak widać, obrazek. Na następnej stronie mamy kolorowankę. Na pewno to sobie zrobię w najbliższym czasie i pokażę wam później w tym filmie. O, tutaj właśnie na następnej stronie mamy tą końską pizzę, czyli cały przepis. O, i tutaj jeszcze zadanie specjalne, czyli kolorowanka z pizzą. I tutaj jeszcze mamy zadanie, aby sprawdzić, ile sztuk każdego składnika jest na tej pizzy. Czyli trzeba policzyć, ile jest pomidorów, tego salami, liści czy pieczarek. O, i tutaj mamy, jak widać, taką stronę, gdzie możemy sobie powycinać różne tutaj konie. Tutaj mamy też kolorowankę. I na tej stronie też mamy kolorowankę akurat z dziewczynami z Horse Clubu. I tutaj mamy pokazany cały rok z Horse Club. Wiosna, lato, jesień i zima. Pokazane takie różne historie czy coś takiego. A, i tutaj mamy na przykład pokazane, jak wygląda sierść letnia i zimowa u koni. Czy chociażby to, że konie podczas zimy noszą der. A tutaj mamy jeszcze taką mini kolorowankę. I tutaj mamy jeszcze taką stronę z bardzo uroczym źrebaczkiem i jakimiś ciekawostkami. Prawdziwy superbohater. Tak, tutaj mamy jakieś informacje, pewnie o Stormie. Mamy łamigłówkę do rozwiązania i tutaj mamy źrebaczki. Tutaj mamy, jak widać, kolejną kolorowankę i tutaj mamy jakąś reklamę jakiejś gazetki dla małych księżniczek. O, i tutaj mamy, jak widać, kolejną już kolorowankę, razem z takimi różnymi końmi, które się iskają. Urocze. O, i tutaj mamy pokazane, co będzie w następnym magazynie, który już 13 czerwca, a zdradzili, że będzie to Mystery jako źrebak, plus lśniące naklejki też będą. I jak widać, ten źrebak to jest w zasadzie ten sam mold, co źrebak arabski, którego już posiadam w kolekcji w 3 egzemplarzach, więc nie wykluczono, że kupię ten następny magazyn 13 czerwca albo po prostu w czerwcu, jak już będzie u mnie dostępny i wtedy wam też go pokażę. Mamy też oczywiście zapowiedź komiksu i będzie też pewnie strona poświęcona koniom arabskim. No więc to był w zasadzie cały ten magazyn. Tutaj mi się przykleiły te tatuaże. Tutaj mamy jeszcze reklamę magazynu Miraculous. Miraculous, Biedronka i Czarny Kot. To jest taki serial na Disney Channel, który bardzo lubię oglądać. I tutaj, jak widać, na samym końcu mamy pokazany najnowszy zestaw z Horse Clubu, czyli ślubną karocę oraz ten bardzo fajny kamper. To była, słuchajcie, cała ta gazetka. I tutaj mamy jeszcze nasze dodatki, oczywiście. Więc jeszcze w tym odcinku zobaczycie recenzję naszego małego Storma. I jeśli chodzi o jego imię, no to na pewno się zmieni. Bo jak doskonale wiecie, mam już Storma i akurat w mojej kolekcji ten źrebak będzie się nazywał po prostu inaczej. To już zobaczycie w recenzji, tam wam zdradzę, jakie jest to imię. Czyli już w zasadzie za chwileczkę.
źrebek hanowerski, czyli młodsza wersja Storma. Z racji tego, że mam już w swojej kolekcji zestaw Lisa i Storm, to musiałam zmienić temu źrebakowi imię w mojej kolekcji. I będzie to Sander. Źrebak jest maści ciemnogniadej i posiada takie same cieniowanie jak Storm, czyli brązowe właściwie na całym ciele. I jeśli się przyjrzymy pod światło, można je właśnie zobaczyć. Są też na tym źrebaku ciemne cienie, które są koloru czarnego. Są widoczne na szyi, czy też na nogach oraz na chrapach. Źrebak posiada jedną skarpetkę na tylnej nodze oraz strzałkę na pysku. Grzywa i ogon są koloru czarnego. Kolor grzywy zlewa się niestety z cieniowaniem na szyi. I co ciekawe, są na grzywie namalowane gumeczki w kolorze turkusowym, które też posiada dorosły Storm. A patrząc na grzywę tego źrebaka, jest ona bardzo mała, więc podziwiam namalowanie właśnie tych gumeczek. Choć są to oczywiście tylko kropki umieszczone na samej górze tej grzywy. Grzywa jest w kształcie koreczków, który każdy jest oddzielony od siebie. I bardzo ciężko zauważyć tutaj wyrzeźbione włoski, bo grzywa jest naprawdę ciemna. Po prostu czarna i prawie nic na niej nie widać. Ogonek jest krótki i ma ładnie wyrzeźbione wszystkie włosy i ma na sobie też strukturę. Na ciele tego źrebaka mamy wyraźne, widoczne mięśnie. Na klatce piersiowej, na szyi, czy też po prostu na ciele i na nogach, a nawet na pysku. Więc widać, że ten źrebak jest o wiele lepiej wyrzeźbiony niż ten z poprzedniej gazetki, czyli źrebak Knabstrupper. Mamy też wyrzeźbione strzałki na kopytach i nawet jakieś wgłębienia. Co ciekawe, ten źrebak ma wyrzeźbione napisy na brzuchu, czyli oczywiście nazwę firmy i informację, że producentem jest Blue Ocean. Chodzi oczywiście tutaj o producenta tej gazetki. Więc ciekawe jest to, że źrebak Knabstrupper nie ma napisów, a ten źrebak już tak. Jeśli wiecie coś na ten temat, to możecie mi napisać o tym w komentarzach. Jeśli chodzi o gumowość tego źrebaka, to niestety on również jest gumowy i można to dostrzec w jego nóżkach, bo można je lekko wygiąć, choć nie jest to tak gumowy materiał jak u źrebaka z poprzedniej gazetki. Tam bardziej można było wygiąć te nogi i były one bardziej gumowe, a źrebak hanowerski nie ma aż tak gumowych nóg i są one bardziej sztywne, dzięki czemu nie można ich aż tak wygiąć. Co jest na pewno plusem, że troszeczkę się poprawił ten materiał. I ta gazetka jest też nowsza, więc mogli poprawić tutaj kilka rzeczy. Więc uważam, że ten źrebak jest o wiele lepiej wykonany, bo ma wyrzeźbione mięśnie, widać cieniowanie i ma też wyrzeźbione małe szczegóły, czy namalowane takie małe elementy, jak gumeczki na grzywie. Także jeśli chcielibyście kupić sobie gazetkę z firmy Schleich, to bardzo Wam polecam młodszą wersję Storma. Widać, że tutaj o wiele bardziej się postarali przy wykonaniu źrebaka i na pewno dzięki temu więcej osób ją kupi i ucieszy się z otrzymanej figurki. Więc tak jak mówiłam przy poprzednim modelu, musicie szukać w swoich lokalnych kioskach lub w sklepach, gdzie są dostępne gazety właśnie tej z firmy Schleich. I znalazłam tylko jedną ofertę na eBayu, którą oczywiście zostawię Wam w opisie. Jeszcze na sam koniec tego odcinka Wam pokażę wszystkie cztery źrebaki hanowerskie, które teraz posiadam. Jak widzicie, jest to już konga czterech źrebaków. I pierwszy z nich to jest źrebak z 2017 roku. Nazywa się Alice, czyli Alicja. Tutaj mamy drugiego źrebaka z 2021 roku. Jak pewnie wiecie, nazywa się Julia, tak samo jak ja. To jest źrebaczek już bardziej ekskluzywny, bo dostaniecie go tylko w zestawie z samochodem weterynarza. Albo inaczej mówiąc, lecznica dla zwierząt, koni, jak to zwał. Także jest to już bardziej taka limitowana wersja, której nie dostaniecie tak normalnie w sklepie jak te dwa. No i ostatni to jest mały Storm, czyli u mnie akurat Sander, źrebaczek z gazetki na styczeń 2024, już wypuszczony w Polsce. Że tak to teraz wygląda, jak widać, mamy tutaj źrebaczka maści gniadej, maści bułanej, bądź też jeleniej. Mamy źrebaczka ciemnogniadego oraz drugiego ciemnogniadego, choć może to być też skarowniady, nie jestem do końca pewna, ale ma to brązowe cieniowanie, więc jest na pewno gniady, ale czy skarowniady, czy po prostu ciemnogniady, to nie jestem pewna. I
Każdy z tych źrebaków oczywiście ma koreczki, ale Storm jest wyjątkowy, bo ma te gumeczki jeszcze pomalowane na turkusowo, więc na pewno jest o wiele bardziej ciekawy niż te inne, bo jak widać te wszystkie źrebaki mają czarne grzywy albo ciemnobrązowe, jak w przypadku tego, i nie mają pomalowanych koreczków. I tylko ten mały Storm właśnie ma takie, po prostu dlatego, że dorosły Storm też ma gumeczki w tym kolorze, więc musieli to jakoś dopasować. Ale poza tym wszystkie te źrebaki wyglądają tak samo, jeśli chodzi o mold. Nie ma tutaj żadnych zmian, tylko jak widać są różne wersje. Więc w zależności od tego, jaka maść Wam się podoba, to możecie sobie wybrać któregoś źrebaka. Moim zdaniem ta konga wygląda teraz super. I jeszcze tutaj Wam pokażę, że mam jeszcze miejsce na półce i dzięki temu mogę ustawić te cztery źrebaki razem obok siebie i wtedy to wygląda jeszcze lepiej. Przy okazji tutaj też jest konga Hanowerów z kolekty. I taka mini konga Malachów hanowerskich, ale tutaj mamy taką już pełną kongę właśnie tych źrebaczków. No i super to wygląda. Tutaj jeszcze mamy te hanowery, nie widać, klacze hanowerskie i jednego Malacha, czyli właśnie Storma. Także takie fajne kongi tutaj są na tej półce. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach, czy Wy też zbieracie gazetki z Horse Clubu. I napiszcie, które konkretnie macie i z jakim źrebakiem bądź akcesoriami dołączonymi do gazetki. Powiem Wam, że wykonywanie zadań czy kolorowanie tych obrazków napełniło mnie nostalgią, bo przypomniałam sobie czasy mojego dzieciństwa, kiedy zbierałam gazetki ze zwierzakami, końmi i z moich ulubionych bajek. Dajcie znać, czy Wy rozwiązujecie zadania, czy kolorujecie kolorowanki w tych gazetkach, czy zostawiacie je tak oryginalnie i nie wypełniacie tego. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, aby nie przegapić następnych filmów z figurkami koni o różnej tematyce. Do zobaczenia w kolejnych filmach.